PKP ma najczęściej ciekawe oferty dla miasta. Często niestety w cudzysłowie, to znaczy albo proponuje nam się, abyśmy startowali w przetargach, albo przez lata rozmawiamy o inwestycjach na infrastrukturze kolejowej. I tak było w przypadku przejazdu kolejowego. Ja się bardzo cieszę, że zostało to doprowadzone do szczęśliwego finału, bo jeszcze miesiąc temu chciałem postawić tam taki nieprzyjemny znak. Mam nadzieję, że to nie dotarło do PKP, a jeśli dotarło i przyniosło jakieś skutki, to może też i dobrze. W każdym razie znalazło się 1 300 000 złotych na remont, modernizację w zasadzie przejazdu kolejowego przy ulicy Łąkowej. Stąd też no muszę przyznać, że nakazałem wstrzymać pracę, częściową pracę na ulicy Nogrowszczaków i Łąkowej, co na pewno nie ucieszy Rafakowców, bo ten remont tam się opóźni, ale gdybyśmy tego nie zrobili, to kolej remontowałaby przejazd w ramach odrębnego zadania, więc jeszcze przez kolejne miesiące. A nasza inwestycja mogłaby ulec częściowemu zniszczeniu. Stąd też my opóźniamy pracę. Kolej jest w trakcie przetargu na rozstrzygnięcie, na wyłonienie wykonawcy. Ma to się zakończyć do miesiąca i myślę, że więcej jak miesiąc te prace nie powinny się spóźnić. Na pewno jeszcze w tym roku całe to rozwiązanie drogowe łącznie z przejazdem kolejowym będzie gotowe. Jest to rzeczywiście bardzo nowoczesna technologia. Takie najbliższe tego typu rozwiązanie jest, jak się jedzie do HUP, tutaj chyba za Krzyżanowicami. To jest co prawda przejazd jednotorowy, więc tam tego nie jest ta skala. Tutaj jest chyba 6 torowisk, to jest długi przejazd ponad 100 metrów. Na pewno będzie to wiele bardziej komfortowe. No teraz to w ogóle jest bardzo trudny przejazd, zdewastowany. A ma to być taki przejazd, gdzie spokojnie tą prędkością 40 km na godzinę można przejechać bez żadnego uszczerbku dla samochodów w miarę komfortowo.